w tym dniu przychodzą naszemu pokoleniu, czy naszym pokoleniom, przede wszystkim dwa skojarzenia z tą datą. Jedno związane z rokiem 1989, z pierwszymi od ponad 5 dekad częściowo wolnymi wyborami w Polsce, bardzo ważną datą w naszej historii, a jednocześnie z 4 czerwca roku 1992, z momentem, w którym odsunięty został w nocy rząd Jana Olszewskiego w trakcie wykonywania uchwały Sejmu w sprawie lustracji. Oczywiście 4 czerwca sięga głębiej w historię. Pamiętamy także, większość z nas pamięta tę czerwcową pielgrzymkę świętego Jana Pawła II do ojczyzny z roku 1979 i jej bardzo ważne stacje, jeśli można tak powiedzieć, w tym tę 3-4 czerwca w Gnieźnie. Do tego za chwilę nawiążę. Ale chciałem ukazać te daty, ich znaczenie w perspektywie i nieco głębszej, dalej wstecz sięgającej i jednocześnie bardzo aktualnej, bo chciałem właściwie powiedzieć, że może nie będę nawiązywał do najdawniejszej historii Polski, ale jednak chciałem się cofnąć do początku pewnej historii, która czyni zrozumiałą, boleśnie zrozumiałą sytuację z czerwca 89 roku i tę jeszcze bardziej z czerwca 92 roku. Jednakże zanim jeszcze tutaj wszedłem, zobaczyłem wśród najnowszych wiadomości informację, która pochodzi właściwie sprzed godziny, czy sprzed może nieco więcej niż godziny, która jakoś skojarzyła mi się właśnie z tym punktem początkowym, od którego chciałem wyjść. Otóż dokonała się kilkadziesiąt minut temu uroczysta odprawa Warty przed przemienionym w mauzoleum świętej pamięci prezydenta Adamowicza kościołem w Gdańsku, przed grobem tragicznie zmarłego prezydenta. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak wyglądała ta odprawa Wart, ale warto to zobaczyć na YouTubie. To była odprawa Wart pruskich grenadierów. Autentyczne mundury pruskie, znaczy nie autentyczne, ale zrobione przez grupę rekonstrukcyjną, a więc wiernie. Tak jak wyglądały w połowie XVIII wieku mundury tych, którzy dokonali wtedy rozbioru Polski, wykonują rytualny gest oddania honorów wojskowych prezydentowi miasta Gdańska. Przypomniałem sobie wtedy, że przecież takie same, lekko tylko zmodernizowane mundury mieli ci, którzy 4 czerwca, dokładnie w nocy z 3 na 4 czerwca, wyłamali zamki do skarbca katedry wawelskiej. To był rok 1795. 4 czerwca 1795 roku. Kraków, Wawel. Pruscy grenadierzy wyłamują zamki do skarbca wawelskiego, królewskiego, polskiego i zabierają stamtąd insygnia koronacyjne. 6 koron polskich, 2 miecze koronacyjne, kilka bereł, jabłek królewskich i wywożą do Królewca. Tam zostały kilkanaście lat później, w roku 1809, a więc no niemal dokładnie 210 lat temu, przetopione w barbarzyński sposób, ale przecież jakże świadomy sposób. Pruscy współuczestnicy likwidacji niepodległego państwa polskiego Rzeczpospolitej w momencie, kiedy ona dała znać o swojej woli życia, o swojej zdolności do reform, którą uznali sami pruscy ministrowie. Jeden z nich powiedział wtedy na wieść o Konstytucji 3 maja, że jeśli pozwolić Polsce tak się rozwijać, jak zaczęła się nagle rozwijać na progu roku 1791, kiedy uchwalano Konstytucję Majową,
to minie kilka lat, a najwyżej kilkanaście, i Polska będzie w stanie połknąć małe Prusy jak dojrzałą gruszkę. Bo Prusy były wtedy, nie zapominajmy o tym, kilkakrotnie mniejsze od Polski. I tego Prusy starały się, do tego Prusy starały się nie dopuścić, a miały, jak wiemy, oczywiście solidną sojuszniczkę w postaci urodzonej w Szczecinie Katarzyny II. I wspólnymi siłami zlikwidowali Rzeczpospolitą. Wydawało się, że ta świadoma likwidacja symboli suwerenności Polski, bo na tym polega istota insygniów koronacyjnych. Zamknięte korony, jakie wdziewali polscy królowie od końca wieku XV, symbolizują suwerenność, czyli niepodległość nikomu. Poza własną wspólnotą polityczną oczywiście, bo w Polsce królowie podlegali swojej wspólnocie politycznej i nikomu więcej, nikomu na zewnątrz. Dlatego trzeba było zniszczyć te symbole suwerenności polskiej, by tak jak to później zapisano w ostatecznym traktacie rozbiorowym ze stycznia 1797 roku, sygnowany w Petersburgu, imię Polski zostało wymazane, żeby imię Polski zostało wymazane na zawsze. Nie tylko imię, ale pamięć i znaki tej pamięci polskiej suwerenności miały zniknąć bezpowrotnie, przetopione. Uzyskano z przetopionych koron 12 kg złota i srebra, przerobionych następnie na pruskie talary. A więc gdzieś one krążą, gdzieś pewnie u ludzi, którzy zbierają numizmaty, można jakieś ślady, choć nie zgadniemy w którym talarze wybitym po roku 1809, jakieś ślady polskich insygniów koronacyjnych znajdziemy. Ale to Prusacy chcieli zrobić, bo wiedzieli, że w Krakowie się nie zatrzymają. Katarzyna II nie pozwoliła na to, żeby król pruski miał i Kraków i Warszawę, dlatego obdarowała Krakowem innego swojego sojusznika, Austrię. A więc pruscy żołnierze, którzy zajęli Wawel, no chcieli po prostu ukraść ile można to, co najważniejsze, czyli symbole polskiej suwerenności, i poszli z Krakowa. Ogołocili Wawel z symboli suwerenności. Ale tak myślę, kiedy Państwo jesteście czasem może w Krakowie, bardzo warto wejść oczywiście na Wawel, do katedry i zejść na dół. Nie do skarbca, gdzie już jedynym śladem dawnego, można tak powiedzieć, splendoru niepodległej Rzeczpospolitej jest Szczerbiec, ale tam, gdzie znajdują się groby. Bo w krypcie świętego Leonarda przecież niedługo potem, kiedy przetopione zostały polskie korony spoczywające wcześniej niedaleko obok w skarbcu, znalazły się groby tych, którzy nie zrezygnowali z myśli o niepodległości, którzy stali się jej nowymi symbolami, jak te korony. To był najpierw grób księcia Józefa Poniatowskiego, zaraz potem grób Tadeusza Kościuszki. I potem w końcu XIX wieku przybyły jakby kolejne, za kolejne dwie korony, groby przeniesionych szczątków doczesnych Adama Mickiewicza, a w dwudziestoleciu międzywojennym dodany do nich na rozkaz Józefa Piłsudskiego Juliusz Słowacki. Potem spocznie jeszcze sam Józef Piłsudski w 1935 roku. I wreszcie już na początku XXI wieku Lech Kaczyński. Zamiast sześciu koron, mamy sześć grobów tych, którzy nie zrezygnowali z myśli o niepodległości i zaświadczyli o niej albo swoją wolą, swoim poświęceniem, swoją ofiarą, swoją pracą na rzecz politycznego podniesienia Polski albo zasługą dla polskiej kultury. I myślę, że między tymi dwoma symbolami, skradzionymi, przetopionymi, unicestwionymi znakami polskiej niepodległości, a uporczywym odradzaniem się tej niepodległości w postaci kolejnych pokoleń, które wydały takich bohaterów, jacy znaleźli się właśnie na Wawelu zamiast owych koron, mieści się to, co najważniejsze w historii 4 czerwca.
Potem, jeśli byśmy chcieli spojrzeć na tę datę w nieco dłuższej perspektywie, zbliżającej nas oczywiście już do naszych czasów, to zobaczymy jako następny wart refleksji 4 czerwca rok 1859. Mało kto tę datę pamięta. Zaraz dojdę, proszę się nie martwić, będę mówił głównie jednak oczywiście o latach 80. i 90. XX wieku, ale chcę tą drogą historyczną doprowadzić do ukrytego znaczenia, które jest w 4 czerwca 89 i w 4 czerwca 92. Otóż 4 czerwca 1859 roku w Warszawie dokonał się, można tak powiedzieć, ten zwrot w opinii publicznej, od którego zacznie się powstanie styczniowe za 4 lata. Był to mianowicie moment, w którym nadzorca, bardzo surowy zresztą nadzorca rosyjski szkół w Warszawie, Paweł Muchanow, zarządził na otwartej niedawno Akademii Medycznej w Warszawie dodatkowy egzamin, który miał odsiać politycznie nieprawomyślnych studentów, angażujących się w rozmaite obchody, czytanie zakazanej poezji wspomnianego już Mickiewicza czy Słowackiego, w upamiętnienie rocznicy Konstytucji Majowej Niepodległej Polski, tej, która była. I wtedy 200 studentów manifestacyjnie złożyło swoje, umownie rzecz nazywając, indeksy. Powiedziało, że nie przystąpi do tego upokarzającego dodatkowego egzaminu. Ale po namyśle około 80 zdecydowało się jednak cofnąć tę decyzję i studiować dalej. Mieli swoje racje, nie można im z tego powodu czynić zarzutu, bo oni chcieli służyć tą wiedzą, której nabędą na otwartym przecież dopiero niedawno tym ośrodku praktycznej, bardzo ważnej wiedzy dla podniesienia cywilizacyjnego ziemi polskiej ośrodka, jakim była Akademia Medyczna, chcieli służyć tym, co nazwiemy pracą organiczną Polsce, nie rezygnując z myśli o niepodległości, ale zbliżając się do niej wolniej i zbliżając się do niej w sposób, który by łączył pracę nad niepodległością z pracą nad podniesieniem cywilizacyjnym życia codziennego w Polsce. Oni przyjmą nazwę białych. 121 studentów nie cofnęło decyzji. Nie wróciło na Akademię Medyczną. Oni staną się zalążkiem konspiracji czerwonych. Ci czerwoni z 1859 roku nie mają nic wspólnego z czerwonymi z wieku XX. Ten biały i czerwony kolor z roku 1859, ten podział ról, powiedziałbym raczej, niż konflikt wewnętrzny. W opinii patriotycznej młodzieży w Warszawie symbolizował właśnie moment narodzenia albo może okrzepnięcia tylko ruchu niepodległościowego na nowo, który raz jeszcze da o sobie znać, jak już powiedziałem, w powstaniu styczniowym. Ta data, 4 czerwca, idzie dalej, prowadzi nas dalej przez dzieje Polski, byśmy zobaczyć ją mogli w tym kontekście, który już niejako odsłonięty został wspomnieniem dwóch wieszczów, którzy spoczęli na Wawelu zamiast brakujących koron. Takim, w pewnym sensie, nie chcę tutaj jakiegoś protekcjonalnego tonu używać, ale sam pewnie by się pogodził z takim określeniem, mniejszym wieszczem, ale jakże ważnym dla polskości, był ten, którego czcimy w całym tym roku, Stanisław Moniuszko. On zmarł 4 czerwca 1872 roku. Był mniejszym pewnie wieszczem, na pewno mniejszym się czuł od Fryderyka Chopina, ale bez takich jak Moniuszko, bez Moniuszki, przecież ile by polskość straciła. I znów przypominam sobie postać Moniuszki, nie dlatego, żeby przypadkową zbieżność dat tutaj ujawnić, 4 czerwca roku 1872, ale sposób odczytania dziedzictwa Moniuszki przez część współczesnych mediów w Polsce. To będzie nam jak refren towarzyszyło w tej refleksji dalej. Mianowicie przeczytałem taki, nie czytam teraz jakby no już innych, że tak powiem, no, ośrodków medialnych, które no, przedstawiają medialną nierzeczywistość.
niż jeden najbardziej reprezentatywny i najbardziej poczytny chyba współcześnie ośrodek tej nierzeczywistości medialnej, to jest Der Onet. I właśnie na tej stacji medialnej znalazłem taką obszerną interpretację, no ponieważ obchodzimy rok Moniuszki, to i tam musiało się znaleźć jakieś do tego nawiązanie. Interpretację, z której wynikało, że Moniuszko nie był żadnym patriotą, nigdy nie myślał o Polsce, właściwie był takim wiernym sługusem carskiego reżimu. Po prostu to był wzorowy antypatriota, wzorowy obywatel Gdańska, można powiedzieć, roku 2019. Z takim odwracaniem znaczeń patriotyzm niemożliwy, nie może być patriotyzmu. No dzisiaj przeczytałem w związku z 4 czerwca też obszerny tekst, który się tam pojawił, wywiadu z bardzo dobrym historykiem z Krakowa. Wydobyto z tego obszernego tekstu jedno zdanie. Kościół był przeciwko Solidarności w 1989 roku. Tyle, wszystko jasne, prawda? Warto... Słucham? Nie. W każdym razie warto pamiętać, że to, co my odczytujemy tutaj w sposób prosty, zgodny z historycznym kontekstem i tym, co było bliskie bohaterom tych zdarzeń, bywa całkowicie odwracane, przeinaczane, wykoślawiane w duchu tych, którzy chcieli zlikwidować polską niepodległość. Chcieli właśnie, żeby nie było żadnego patriotyzmu, żeby on nie zatruwał tej ziemi, która nareszcie znalazła dobrych panów z zachodu, wschodu i południa. Ale Polska wytrwała, zdolność do odbudowywania tego niepodległościowego ducha przyniosła przecież w końcu rezultat. I to właśnie te 4 czerwca, przepraszam za to określenie niezgrabne gramatycznie, już z XX wieku pokazują nam jakby kalendarium zbliżania się odrodzonej i jednocześnie zagrożeń, jakie przed nią będą powstawały na nowo. 4 czerwca 1917 roku dekretem prezydenta Francji Raymonda Poincaré została utworzona Błękitna Armia we Francji, ta, którą później przyprowadzi do Polski z tak cennym dla walki o granicę skutkiem generał Józef Haller. A rok później, 4 czerwca 1918 roku, pierwsze oddziały tej armii zostaną skierowane na front, front przeciwko Niemcom we Francji pod Rhin. A więc no, widać jakby z każdym rokiem ten 4 czerwca oznaczał postęp na drodze do niepodległości. Ale droga do niepodległości nie była usłana nie tylko różami, ale nie była możliwa do przejścia bez ofiar, bez wysiłku, w którym trzeba było się zetrzeć na froncie po prostu z siłami, którym zależało na utrzymaniu zniewolenia Polski, jej podległości. I takim momentem, do którego chciałem tutaj wrócić, był nie 4, a 5 czerwca, by być dokładnym, na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Premier Paderewski został brutalnie sprowadzony na ziemię, by tak rzec, w swoich szlachetnych myślach o wsparciu zwycięskich mocarstw zachodnich dla odbudowanej Polski, w momencie kiedy premier David Lloyd George poinformował go, że nie będzie Górnego Śląska dla Polski, że to są ziemie, o których przyszłości w najlepszym razie zdecyduje plebiscyt. Sięganie po Katowice to polski imperializm, powiedział premier Lloyd George. Do tej myśli dzisiaj także wielu nawiązuje. Do tej myśli, żeby nie tylko Gdańsk, ale Śląsk mógł się usamorządowić. Usamorządowić to znaczy oddzielić od tego złego centrum Polski niepodległej. Ta chęć pomniejszenia Polski, która odzyskuje niepodległość, nie miała tylko postaci dyplomatycznego nacisku potężnego premiera rządu brytyjskiego. Ale rok później, 4 czerwca,
1920 roku, inną formę, bardziej dramatyczną, przybiera na wschodzie. To jest bowiem moment 4 czerwca 1920 roku niebezpiecznego przełomu na froncie wojny bolszewicko-polskiej trwającej od 1 stycznia 1919 roku. 4 czerwca pierwsza armia konna Siemiona Budionnego przełamała polski front na styku dwóch armii, trzeciej i szóstej, i otoczyła od tyłu, zagroziła w każdym razie okrążeniem od tyłu armii generała Edwarda Śmigłego-Rydza. To był początek tej bardzo niebezpiecznej dla przyszłości polskiej ofensywy bolszewickiej, która zatrzymana zostanie dopiero ponad 2 miesiące później tu pod Warszawą. To było jakby memento. Memento, że niepodległość raz zdobyta musi być wciąż broniona, że to jest sprawa, w której nie wolno zamknąć oczu i powiedzieć 11 listopada już był, niepodległość już jest, możemy pójść do domów. Nie, trzeba było walczyć, trzeba było obronić się przed zagrożeniem idącym ze wschodu. Ponownie, jakby w nowym, nieco tylko powiedziałbym, odświeżonym sensie, to samo zagrożenie da znać o sobie 4 czerwca 1941 roku. Państwo możecie zachodzić głowę, ci z Państwa, którzy choć trochę interesują się historią, co takiego mogło stać się 4 czerwca 1941 roku od wschodu. Obowiązywał przecież jeszcze pakt Ribbentrop-Mołotow. Jeszcze Józef Stalin był najlepszym sojusznikiem Hitlera. No może był, ale zamierzał jak najbardziej przestać być sojusznikiem Hitlera. Planował wyznaczoną na 15 lipca 1941 roku wielką ofensywę przeciwko Hitlerowi. Hitler go tylko, jak wiemy, ubiegł o ponad 3 tygodnie, 22 czerwca. Ale 4 czerwca 1941 roku w ramach przygotowań, już bardzo konkretnych przygotowań do tej ofensywy Armii Czerwonej, która miała zalać Europę Wschodnią i wyzwolić od panowania Hitlera, dając jednocześnie szansę, mówię to oczywiście ironicznie, wyboru jedynego sprawiedliwego ustroju radzieckiego. 4 czerwca 1941 roku biuro polityczne RKPB, właściwie WKPB, podjęło decyzję o przekształceniu 238 Dywizji Strzelców, czyli piechoty funkcjonującej w Azji Środkowej, w dywizję, która będzie składała się z ludności polskojęzycznej. O Polaków było trudno wtedy w Związku Sowieckim, mam na myśli Polaków, którzy nie siedzieli w łagrach. A to dlatego, że właściwie zdecydowaną większość mężczyzn, Polaków, Stalin wymordował w roku 1937-8, mniej więcej 200 tysięcy osób, z czego większość mężczyzn. To było mniej więcej co drugi mężczyzna dorosły, tylko za to, że był Polakiem, należący do tej mniejszości, został rozstrzelany w latach 37-38. Więc były kłopoty ze sformowaniem tej dywizji. No ale Stalin chciał mieć dywizję, w której będzie się mówiło po polsku, no bo ta dywizja miała wkroczyć triumfalnie do Warszawy i wyzwolić ją dla nowej socjalistycznej Republiki Radzieckiej Polskiej. Nie było jeszcze dywizji kościuszkowskiej, ta jeszcze nie miała swojej nazwy, ale już pomysł był. Sowiecka dywizja, która miała narzucić tej wyzwolonej w cudzysłowie Polsce rządy nowej mniejszości, PO Polaków, pełniących obowiązki Polaków, jak się wtedy mówiło. Oni mieli prawdziwym Polakom, po prostu Polakom mieszkającym tutaj, zniszczonym fizycznie przez eksterminacyjne praktyki hitlerowców i zniszczonym fizycznie przez eksterminacyjne praktyki Stalina z drugiej strony, narzucić kompleks słabych, uległych, podporządkowanych europejskich, no ja ich tak nazwałem, radzieckich ludzi. W skrócie, akronim z tego wychodzi SUPER.
Otóż znów przychodzi mi takie skojarzenie bardzo aktualne. To skojarzenie ludzi stłamszonych przez kompleks podległości, że no musi ktoś, no jest, jesteśmy za słabi, no tutaj Zachód potężny, tu Wschód, tak jak widzę takie najnowsze wydanie tygodnika Polityka, Wschód wygrał z Zachodem, mapa Polski podzielona na pół i taki tytuł, prawda? Bo Polska nie może być Polską. Polska musi być albo Wschodem, albo Zachodem. To Polska nie może być Polską? Nie, to już redaktorom tygodnika Polityka, przyniesionego razem, prawda, z tą niedoszłą pierwszą dywizją, a później z rzeczywistą pierwszą dywizją kościuszkowską do Polski z Moskwy. Oczywiście nie było wtedy jeszcze bezpośrednio Polityki, ale byli jej ojcowie założyciele, prawda, idący jako politrucy, pełniący obowiązki Polaków razem z tą armią ze Wschodu w 1943 i 1944 roku. Otóż tego redaktorzy Polityki nie mogą sobie wyobrazić, że może być Polska, która może być niepodległa, która nie musi być ani Wschodem, ani Zachodem. Może być Polską. Druga wojna światowa, straszliwa hekatomba, jaką wtedy naród polski zapłacił, w dużym stopniu odpowiada za ten kompleks. Można go zrozumieć. No, nam też przecież przychodzi często do głowy ta myśl, sami się nie ostoimy, no musimy być z kimś, z jednymi albo z drugimi, bo za słabi jesteśmy, prawda? Otóż na tym kompleksie zbudowano rządy mniejszości, która nie wierzy w Polskę, która nie wierzy w jej historię. Nawet jeśli na początku ją znała, dziś już nie zna, ale na początku taki Gomułka całkiem dobrze znał historię, mimo że nie wywodził się z inteligenckiej rodziny. Gierek nawet znał nieskończenie lepiej historię Polski od pani Dulkiewicz czy jej zastępcy prezydenta, który ogłosił, że druga wojna zaczęła się od złego słowa rzuconego przez Polaka w stronę Niemców. Ale niezależnie od tego, czy znali lepiej czy gorzej, czy już dzisiaj nie znają historii Polski, to w każdym razie łączy ich jedno przekonanie, że ta historia wystarczy, by pamiętana była jako przestroga. Nie warto być Polakiem. Polskość to słabość, polskość to nienormalność. Znamy te słowa dzisiejszego głównego mówcy na uroczystościach w Gdańsku. Otóż ta właśnie koalicja ludzi, którzy przyszli ze wschodu na bagnetach sowieckich, czy na tankach raczej sowieckich, w ślad za tą koncepcją 4 czerwca 1941 roku. I tych, którzy tutaj zostali stłamszeni beznadzieją, przewagą potężnych sąsiadów, stratami własnymi, ta koalicja dziś zyskała bardzo taki, powiedziałbym, wyrazisty kształt w postaci zwycięskich list wyborczych Koalicji Europejskiej, otwieranych przez Włodzimierza Cimoszewicza i premiera Millera. To są ci super Europejczycy, którzy mają swoje tradycje oczywiście w Moskwie, skąd przyszli do władzy nad Polską. Wydawałoby się, że zgnębiona tą potworną rzeczywiście lekcją II wojny światowej, a potem utrwalającym się systemem totalitarnym, który trwał dłużej niż noc II wojny światowej, Polska się nie podniesie, ale Polska się podniosła, jak wiemy. Najważniejszą rolę odegrał w tym ten Kościół, który dzisiaj jest najmocniej atakowany. To właśnie instytucja Kościoła była tym ostatnim bastionem oporu przeciwko zniszczeniu niezależności społeczeństwa polskiego, gotowości do obrony jego tradycji. I to właśnie z Kościoła polskiego poprzez prymasa tysiąclecia wyjdzie ten, z którym kojarzymy czerwiec tak mocno, czerwiec roku 79. Karol Wojtyła, Jan Paweł II. 4 czerwca to na szlaku jego pielgrzymki, która podniosła nas wszystkich, która uświadomiła nam, że jednak warto być Polakami, że nie musimy być podlegli, nie musimy być bezsilni, że możemy wyjść z kompleksów niepełnowartościowości,
ta pielgrzymka 4 czerwca akurat nabrała specjalnego wymiaru, który warto tutaj przypomnieć, bo pamiętamy na ogół z tamtej pielgrzymki, bo to wciąż jest przypominane i słusznie. Jej początek, 2 czerwca, homilię na Placu Zwycięstwa tu w Warszawie, słowa o wstąpieniu Ducha Świętego na tę ziemię. I pamiętamy te piękne, rozbudowane zdania bierzmujące polską historię na błoniach krakowskich 9 czerwca. Pamiętajcie, byście to dziedzictwo, któremu na imię Polska nieśli ze sobą dalej. Ale 3-4 czerwca papież był w Gnieźnie i tam jego pielgrzymka nabrała wymiaru ponadpolskiego. Tam bowiem ulokował niejako Polskę w kontekście całej Europy Środkowo-Wschodniej. Tam zwracał się do pielgrzymów, którzy przedostali się jakoś z Litwy, a przynajmniej reprezentowali Litwinów, tych, którzy mieszkają w granicach PRL. Tam pozdrowił pielgrzymów z Czech. Tam pozdrawiał wszystkie narody naszej części Europy, tej części, z którą nasz los historyczny jest szczególnie związany. I myślę, że to odwołanie do roli, jaką Polska ma do odegrania nie tylko wobec siebie samej, ale także wobec swoich sąsiadów w swoim miejscu w Europie, jest bardzo ważna z punktu widzenia roku 2019 i była także bardzo ważna, to oczywiste, z punktu widzenia roku 1979. I to właśnie odsłonięcie międzynarodowego kontekstu znaczenia pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski, tej pierwszej z czerwca 1979 roku, pozwala jednocześnie uświadomić sobie, że ci, którzy chcieli utrzymać kontrolę nad całym blokiem, ci, którzy chcieli utrzymać Polskę zniewoloną, a ich centralą nie była przecież Warszawa, tylko Moskwa, że oni także doskonale z tego sobie zdawali sprawę. I ten kontekst trzeba przypomnieć, koniecznie trzeba przypomnieć, żeby zrozumieć to, co działo się dalej, żeby zrozumieć to, co działo się 4 czerwca 89 i to, co działo się 4 czerwca 92. Otóż 79 rok to już jest rok, można powiedzieć, intensywnej geriatrii na Kremlu. To już jest okres, kiedy Leonid Ilicz Breżniew nie kontroluje w pełni swoich funkcji fizjologicznych i kiedy coraz bardziej wyręczany jest w rozpoznawaniu, by tak rzec, potrzeb swojego wielkiego imperium przez specjalistów wywodzących się z wiernych służb partii, z KGB. I tu trzeba podkreślić, że w systemie sowieckim policja polityczna nigdy nie rządziła. Tak było do czasów Breżniewa włącznie, właściwie można powiedzieć. KGB zawsze była tylko we wcześniejszych swoich wcieleniach od ČK przez GPU, OGPU i NKWD idąc, była zawsze tylko zbrojnym, karzącym ramieniem partii. Była jej podporządkowana. Nigdy partii nie mogła, nawet nie marzyła o tym, żeby zastąpić. Ale to się zaczęło zmieniać właśnie wskutek tej starczej sklerozy, która owładnęła centrum dyspozycyjnym kremlowskiego imperium. I kiedy zaczęły narastać problemy, a one skumulowały się właśnie w okolicach 79, 80, 81 roku. Przypomnijmy sobie w największym skrócie. To jest oczywiście kolejny bunt Polski, ważnego kraju, w tym zewnętrznym pierścieniu Imperium Sowieckiego w Europie. Bardzo ważnego, ważniejszego nie było tutaj. Kolejny bunt po 56, 68, kiedy oczywiście dawały znać o sobie także Węgry, Czechosłowacja. Teraz znowu Polska w 80 roku oczywiście najpotężniej wstrząśnie tym zewnętrznym imperium.
A Jan Paweł II przypominał, że ambicje tego polskiego zrywu do wolności sięgają głębiej, sięgają do granic samego Związku Sowieckiego, na teren Litwy, Ukrainy, gdzie także czekają na wolność religijną i wszelką inną w ślad za nią idącą. To właśnie stało się powodem decyzji, która już wtedy została podjęta na Kremlu. Trzeba usunąć tego człowieka i 13 maja 1981 roku ta próba zostanie podjęta, zamachu na Jana Pawła. Próba, której ośrodkiem decyzyjnym było oczywiście moskiewskie KGB. Ale nie na tym aspekcie tylko chciałem zatrzymać Państwa uwagę, ale na innych elementach kryzysu, który KGB doskonale rozpoznawał wtedy, kryzysu Imperium Sowieckiego. To imperium weszło w fazę, można tak powiedzieć, nie tylko uwiądu własnego kierownictwa, ale w fazę, którą po angielsku nazywa się overextension, czyli nadmierne rozciągnięcie. W stosunku do realnych możliwości ekonomicznych tego imperium, skali jego ambicji i odpowiedzialności. Przypomnijmy, to był czas, kiedy Imperium Sowieckie przy pomocy swoich najemników z Kuby opanowało Angolę. No to pokazuje skalę operacji, prawda? Przerzucenie 40 tysięcy ludzi z Kuby, żeby zdobywali dla Imperium Sowieckiego Angolę na południu Afryki, pokazuje no, jakby skalę możliwości, ale i skalę kosztów jednocześnie tych operacji. Jemen Południowy, Libia, oczywiście Wietnam, to tylko niektóre z tych, no, Grenada, Nikaragua, to są wszystko tylko niektóre z listy imperialnych celów, realizowanych celów ekspansji bloku sowieckiego. To nie był bardzo bogaty kraj, nawet wtedy, i trzeba było za to płacić. Było coraz mniej na to pieniędzy. A jeszcze w dodatku moment, w którym nieoczekiwanie dla Związku Sowieckiego, niewinna, jak się wydawało na Kremlu, ekspansja na Afganistan została nagle skrytykowana przez Zachód. To był grudzień 1979 roku. Pojawia się bojkot olimpiady w Moskwie. Wcześniej jeszcze w 1979 roku prezydent Carter wydaje dyrektywę wojenną wprowadzającą, znaczy zapowiadającą wprowadzenie nowoczesnych rakiet średniego zasięgu w Europie i pocisków manewrujących typu Cruise, które zupełnie zmniejszyły radykalnie ich rozmieszczenie, zmniejszało ogromną przewagę militarną Związku Sowieckiego w Europie. No a potem przyjdzie Reagan i program wojen gwiezdnych, z którym Związek Sowiecki nie mógł w ogóle konkurować, nie miał już na to sił ani pieniędzy. Zaczęto rozumieć w kręgu KGB, że coś trzeba zrobić z imperium, że ono nie pociągnie tak jak do tej pory, ekstensywnie się rozszerzając, że trzeba będzie wykonać jakiś manewr. I wtedy zaczyna się bardzo ciekawy moment. Moment, to oczywiście nie było jakoś zaplanowane, to w żadnej spiskowej historii, wizji historii tutaj nie rozwijam, tylko pokazuję jakby pewną sekwencję zdarzeń, w której na Kremlu pojawiła się zgoda na ograniczoną, by tak rzec, fazę eksperymentów w Polsce. Na czym te eksperymenty polegały? Na tym, co stanie się w grudniu 1981 roku z punktu widzenia ortodoksji całego systemu i ortodoksji komunistycznej po prostu, to, co się stało, było rzeczą niesłychaną, skandaliczną. Praktycznie rzecz biorąc, zdelegalizowana została Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Wielu wybitnych przywódców zostało internowanych. Władzę przejęło wojsko i policja. Junta wojskowa. No tego, to się nie zgadza z marksizmem, to się nie zgadza z całą historią Związku Sowieckiego wcześniejszą. Siły specjalne, przede wszystkim generał Kiszczak tutaj był symbolem, któremu generał Jaruzelski przekazał niejako plenipotencję do rozprawienia się z Solidarnością. Ten moment był oczywiście możliwy tylko dlatego, że zgodziła się na to Moskwa, na taki eksperyment. Moskwa, w której coraz większą rolę zaczynają także odgrywać kagiebiści na czele z Jurijem Andropowem, guru prawdziwym pokolenia Władimira Putina. Otóż właśnie wtedy pojawia się ta myśl, a może właśnie takimi metodami, może już nie partia, bo partia została skompromitowana w Polsce całkowicie poprzez Solidarność, nie miała już żadnej legitymacji. Wiadomo było, że za partią nie ma żadnej większości.
Porzućmy więc zatem pozory demokracji, rządźmy przy pomocy policji i wybranych przez nią elit, kontrolowanych, manipulowanych przez nią elit. To jest moment, kiedy pojawia się ta grupa doradcza przy generale Jaruzelskim, między innymi z Jerzym Urbanem i Mariuszem Walterem, przyszłym twórcą TVN. Ci ludzie, którzy zaczynają właśnie myśleć takimi kategoriami, jak zmanipulować społeczeństwo tak, ażeby ono pozostało posłuszne tej samej elicie władzy, być może poszerzonej, być może poszerzonej oczywiście na zasadzie kooptacji i nazywającej się inaczej, tym razem już nie partia, ale reformatorzy, reformatorzy gospodarczy, reformatorzy cywilizacyjni, kulturowi, reformatorzy, krótko mówiąc. Jak jednakże utrzymać istotę tego systemu nienaruszoną, to znaczy kontrolę małej, pozbawionej jakiejkolwiek demokratycznej kontroli elity nad ogromną większością społeczeństwa. To zaczyna być przedmiotem refleksji, studiów, autentycznych studiów. Biuro studiów powstaje oczywiście w MSW, które się zajmuje takimi dalekosiężnymi wizjami. Jak utrzymać kontrolę, zmieniając sztafaż tylko? Było to bardzo trudne, bo to, co stało się po wizycie Ojca Świętego w Polsce, to przecież wybuch wspaniałej polskiej tradycji republikańskiej i demokratycznej jednocześnie. Te kilkanaście miesięcy doświadczenia Solidarności. Każdy z Państwa, kto żył w tamtym czasie, pamięta te spotkania, niekończące się debaty, dyskusje. No tak właśnie funkcjonuje wolność w Republice. Spotykamy się, ugadujemy się, próbujemy wynegocjować jakieś stanowisko wspólne między sobą. Zaczynamy czuć się powoli obywatelami. Oczywiście jest nad nami władza, której nie wybraliśmy, ale to już rozumiemy, że my jesteśmy w solidarności obywatelami, a naprzeciwko nas jest władza, która nie ma nic z obywatelstwem wspólnego. I trzeba tą oddolną, można tak powiedzieć, zmianą wymusić kurczenie się tego, no można tak powiedzieć, nawisu dziedzictwa okupacji obcej w Polsce i zwiększanie roli obywatelskiej oddolnej Solidarności. To wszystko przerywa stan wojenny właśnie takimi metodami, o jakich mówiłem przed chwilą, policyjnymi. Już nie partyjnymi, ale policyjnymi właśnie. To Kiszczak, powtórzę to jeszcze raz, generał Kiszczak jest symbolem nowego etapu, powiedziałbym, tej władzy. I jakby podsumowaniem tego etapu niech będą dane, które pokazują jego dużą skuteczność. Bo oczywiście powinniśmy wracać wciąż do dziedzictwa Solidarności, pokazywać, jak ono było wspaniałe i wielkie autentycznie. Te 10 milionów to pewnie więcej niż naprawdę ludzi wierzyło w ideały Solidarności, ale na pewno była to kilkumilionowa rzesza i było setki tysięcy ludzi prawdziwie zaangażowanych. Ale poprzez stan wojenny, poprzez połączenie terroru z nadzorem policyjnym i manipulacją medialną, udało się w dużym stopniu po stanie wojennym pomniejszyć tę grupę. 2 miliony ludzi zostało zmuszonych do emigracji, tych najaktywniejszych. I Biuro Studiów MSW szacowało na początku 1988 roku, że jest około 20 tysięcy ludzi aktywnych w tak zwanym podziemiu. Pod koniec roku 1988 szacowano tę liczbę już znacznie wyżej, na około 50 tysięcy. To wciąż bardzo dużo, wielokrotnie, no nieporównanie więcej niż w jakimkolwiek innym kraju bloku sowieckiego, ale spadek jest duży. I teraz te liczby 20 tysięcy i 50 tysięcy, czy 50 tysięcy, początek lub koniec roku 1988, zestawmy z liczbą oficjalnie zarejestrowanych agentów. Było ich 100 tysięcy.
I to trzeba sobie uświadomić, te liczby razem, realne liczby, to nie są liczby zmyślone, to są liczby oficjalnie funkcjonujące w obiegu dokumentów tajnych i poufnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w roku 1988. A więc można mieć nadzieję, że uda się kontrolować zmiany, jeżeli aktywnych po stronie przeciwnika jest 20 czy choćby nawet 50 tysięcy ludzi, jeżeli my mamy 100 tysięcy agentów, prawda? Te nadzieje oczywiście nie były jedynym motywem zmian dokonujących się w Polsce. Tych motywów było wiele. Tym, na który zwracamy uwagę i słusznie, była autentyczna wola części społeczeństwa, by rozprostować kark zgięty w stanie wojennym. Bo chociaż aktywnych w podziemiu było może 20 do 50 tysięcy, to jednak jak zobaczyliśmy to właśnie w czerwcu roku 89, chętnych ich wesprzeć było setki tysięcy albo raczej miliony. Pamiętamy, większość z nas pamięta nasz entuzjazm poprzedzający bezpośrednio 4 czerwca. Może nie wszystkich, niektórzy protestowali przeciwko Układowi Okrągłego Stołu, nie chciało uczestniczyć w tych wyborach, ale większość przecież poparła. Większość z nas poparła tamtą szansę i próbę wyjścia wynegocjowaną drogą systemu zależności i upodlenia. I tych, którzy zaangażowali się w to z nadzieją właśnie na odzyskanie tą drogą niepodległości, były znowu setki tysięcy. I to jest bardzo ważne. To właśnie, co zawdzięczamy dziedzictwu Jana Pawła, co zawdzięczamy tradycji Solidarności odradzającej się znowu. Ale po drugiej stronie trzeba powiedzieć, że były znów kłopoty i problemy władzy, które popychały ją na drogę układania się na jej warunkach z wybranymi przez siebie, dokooptywanymi przez siebie do własnych szeregów elity, części elity solidarnościowej czy podziemnej. Otóż te kłopoty to oczywiście niepowodzenie kolejnych tak zwanych reform gospodarczych. Niepowodzenie szczególnie boleśnie doświadczone, kiedy referendum w tej sprawie, w sprawie kolejnego etapu reform, jak się to nazywało w 1987 roku, zostało sromotnie przegrane przez władzę. To znaczy, krótko mówiąc, okazało się nieważne, ponieważ tam założono, że w referendum musi być 50% ważnych głosów za. Było poniżej tego progu według oficjalnych danych, a więc no, w 1987 roku już było jasne, że nie będzie tutaj możliwości wyjścia z kryzysu gospodarczego i jednocześnie z Moskwy, to były już czasy Gorbaczowa, płynął jednoznaczny sygnał. Możecie kontynuować wasz eksperyment. My się przyglądamy temu bacznie. Co wyjdzie z waszego eksperymentu? Wy tu w małej Polsce możecie spróbować zrobić coś, co potem my na większą skalę możemy testować u siebie. W Wielkim Związku Sowieckim. Związek Sowiecki jest dla nas, KGBistów, najważniejszy. Taki był tenor, można powiedzieć, tej refleksji, która się dokonywała w momencie kryzysu samego państwa sowieckiego, kiedy na przegrany wyścig zbrojeń, w którym Związek Sowiecki nie wytrzymał po czasach Reagana, nałożył się gwałtowny spadek cen ropy naftowej, od którego zależała, przepraszam, cała gospodarka sowiecka, a to stało się właśnie w drugiej połowie lat 80. A więc gwałtowny kryzys gospodarczy, który dotarł do Moskwy, spowodował, że Moskwa tym bardziej patrzyła na to, co dzieje się w Polsce w kategoriach spróbujcie utrzymać swoimi metodami policyjnymi, właśnie agenturalnymi, ład, który nie musi się już nawet nazywać ładem komunistycznym. To dla nas nie ma znaczenia. Ład byle był bezpieczny dla nas, byle nie zagroził nam, Związkowi Sowieckiemu. I stąd ogromna, można tak powiedzieć, popularność i nawet pewnego rodzaju autorytet generała Jaruzelskiego w tym czasie na dworze kremlowskim. To jest ten najlepszy uczeń Moskwy wtedy. Złym uczniem był Czałszewsku, złym uczniem był Honecker, bo oni nie chcieli nic reformować. Oni chcieli niemądrze zostawić wszystko po staremu, a już się nie dało po staremu. Gorbaczow to rozumiał i dawał zielone światło Jaruzelskiemu i Kiszczakowi, by ci prowadzili swoje eksperymenty polityczne dalej. I eksperymenty polityczne były prowadzone.
ważną, a zapomnianą jakby, można tak powiedzieć, stacją w tej karawanie postępu rozpoczętego od rozbiorów przez dywizję stalinowską z 1941 roku, kolejnych mutacji tej karawany, wyznaczyło powstanie nowego rządu we wrześniu 1988 roku na czele z Mieczysławem F. Rakowskim. To bowiem był rząd niepartyjny. To podkreślono, to jest rząd fachowców, to już nie jest rząd PZPR. To już byli sami fachowcy. Tacy jak Ireneusz Sekuła, Aleksander Kwaśniewski, Mieczysław Wilczek czy Andrzej Wróblewski. Fachowcy generalnie z kręgu polityki, tygodnika Polityka. Fachowcy, którzy mieli występować właśnie jako reformatorzy, ci, którzy przesuwają Polskę na zachód, jak najbardziej. To ta okładka z polityki dzisiejszej, 2019 roku, jakby odzwierciedlała także ducha tamtej ekipy. Postępowi reformatorzy, którzy mają zapanować nad ciemnym społeczeństwem, ciemnym, niebezpiecznym społeczeństwem, sfanatyzowanym tłumem spod Jasnej Góry. Używam tutaj określeń, jakie padać będą w tym samym czasie, na posiedzeniach zbudowanego dokładnie w tym samym czasie Komitetu Obywatelskiego, jawnego, już legalnie działającego. Przypomnijmy, że równolegle z tymi procesami, które dokonywały się we władzy oficjalnej, dokonywały się także zmiany na czele podziemnej Solidarności. Solidarność oczywiście odradzała jakieś nadzieje w społeczeństwie wskutek kolejnych zastrzyków duchowych, jeśli można tak to określić, jakie przynosiły pielgrzymki Ojca Świętego w 1983 i 1987 roku. I to właśnie także w związku z pielgrzymkami władze zezwalały na kolejne kroki Solidarności, ale oczywiście tylko tej jej części, tej podziemnej, nielegalnej Solidarności, tej jej części, którą identyfikowano z Lechem Wałęsą. I tu szczególnie ważne było powołanie tymczasowej Rady NSZZ Solidarność we wrześniu 1986 roku, a potem już jawnej w październiku 1987 roku Krajowej Komisji Wykonawczej, w której ważną rolę doradczą odgrywa Bronisław Geremek. I wtedy także przeciwko niejako tej tendencji ukształtowania władz podziemnej Solidarności wyłącznie wokół jednej osoby, Lecha Wałęsy, na zasadzie kooptacji, występuje kontrtendencja od marca 1987 roku. Grupa robocza Solidarności z Andrzejem Słowikiem, Andrzejem Gwiazdą, panami Jaworskim, innymi osobami, z których część jest do dziś czynna na scenie politycznej. Pojawił się po prostu jakby znak ostrzegawczy. Dzieje się coś niedobrego koło Wałęsy. To znaczy, co Wałęsa będzie wyznaczał, kto teraz jest Solidarnością. Przecież Solidarność nie była wodzowską partią w 80-81 roku. Była 10-milionowym ruchem obywatelskim. Nawet jeśli te 10 milionów weźmiemy w cudzysłów, to na pewno była ruchem obywatelskim, oddolnym, a nie mianowanym przez wodza. Ale kooptację łatwiej przeprowadzić z ludźmi mianowanymi, z ludźmi, których można kontrolować. I tak właśnie zaczyna się dziać w roku 89, kiedy posuwają się, można tak powiedzieć, kolejne etapy negocjacji między wybranymi, zaproszonymi do tych negocjacji przedstawicielami Solidarności, a ludźmi, których wyznacza generał Kiszczak ze strony rządowej także. Te negocjacje, nie chcę podważyć ich sensu, one wcale nie były złe same w sobie, ani nie musiały do żadnych złych skutków politycznych prowadzić.
władza była poniekąd do nich zmuszona, bo była bezradna wobec kryzysu gospodarczego i wobec nowej fali strajków, która pojawia się właściwie od sierpnia 1988 roku. Znowu stocznia, znowu Nowa Huta odgrywa dużą rolę, zaczynają stawać także kopalnie w Zagłębiu Górnośląskim. Władza nie może patrzeć na to obojętnie, na ten przyrost także z 20 do 50 tysięcy, jak sama oceniała, ludzi zaangażowanych we wspieranie podziemia, co będzie wiosną 89. No właśnie to skłaniało władzę jednak do prowadzenia negocjacji. Liczono na to, że te negocjacje uda się utrzymać pod kontrolą. I cała gra dalsza dotyczy tego, czy negocjacje rozpoczęte na takich zasadach jesienią 1988 roku uda się utrzymać w systemie, który miał służyć elicie stanu wojennego, elicie rządzącej w istocie PRL-em przez kilka dziesięcioleci, zmieniającej się tylko generacyjnie, czy też uda się w dynamice tych negocjacji, dynamice oczywiście niekorzystnej dla władz, dla strony rządowej, dynamice społecznej, gospodarczej, uda się zmienić logikę tych negocjacji i narzucić władzy swoje warunki w imieniu nie Lecha Wałęsy, nie dokooptowanych przedstawicieli części elit solidarnościowych, ale w imieniu większości społeczeństwa. To znaczy, czy wygra zasada światłej mniejszości, czy wygra zasada demokratycznej reprezentacji. Ta debata toczyła się nie tylko przy okrągłym stole, ale toczyła się niejako równolegle z jego obradami, bo przecież pamiętamy, na przykład Solidarność Walcząca bojkotowała całą logikę okrągłego stołu. Kornel Morawiecki i jego młodziutki syn wtedy protestowali przeciwko układom okrągłego stołu. Ruch Wolność i Pokój, kilka innych organizacji wśród młodzieży zaangażowało się w protesty przeciwko układaniu się z komunistami. Ale układy wydawały się przynosić szansę na zmianę. Stąd też wielu z nas, śmiem twierdzić, że większość z nas akceptowała te układy. Przynajmniej ich główny wynik. Będziemy mieli szansę zagłosować i wybrać swoich. Jeszcze nie wszystkich, ale jednak wybrać swoich. Bo taki był przecież najważniejszy werdykt okrągłego stołu. Stawką było 162 mandaty poselskie, które miała prawo obsadzić strona społeczna, społeczeństwo. Na 460 mandatów miało prawo obsadzić 1/3 de facto w tych wyborach, które tak czcimy dzisiaj. No nie ma z czego być aż tak bardzo dumnym. No to były wybory na 1/3 wolne. Ale 1/3. Ktoś może powiedzieć, dobrze, że chociaż ta 1/3. I stało się wtedy, że tak, że zagłosowaliśmy w sposób, którego nie przewidziała strona rządowa ani ci, którzy podpisywali z nią układy okrągłego stołu. Spośród tych 62%, bo tylko 62% obywateli poszło wtedy do urn wyborczych 4 czerwca, ogromna większość wybrała wyłącznie reprezentantów Solidarności. I doszło do rzeczy najtrudniejszej z prawnego punktu widzenia, ponieważ wymyślono taką formułę przy okrągłym stole, że w głosowaniu, to później dekret Rady Państwa jakoś tam usankcjonował, że w głosowaniu, aby przeszli najważniejsi funkcjonariusze rządowi, najbardziej zaufani, będzie lista krajowa z 35 nazwiskami. Zakładano, że wystarczy tam 50% plus 1. Przepraszam bardzo, nie wyłączyłem telefonu.
Przepraszam bardzo za tę zawstydzającą wpadkę. Zazwyczaj nie mam telefonu, ale dzisiaj ze względu na jeszcze dalsze obowiązki wziąłem go ze sobą. Otóż doszło do tego, że wyborcy nie zagłosowali tak, jak przewidywali to przedstawiciele i strony rządowej, i opozycji przy okrągłym stole. Z listy krajowej przeszły tylko dwa nazwiska. Mikołaj Kozakiewicz, późniejszy marszałek Sejmu, i pan profesor Zieliński, późniejszy rzecznik praw obywatelskich. 33 nazwiska nie uzyskały 50% głosów. I powstała rzecz tak trudna, że prawnicy strony rządowej powiedzieli, no my się nie podejmujemy rozwiązać tego dylematu. Tego się nie da zrobić w sposób legalny i uczciwy. I natychmiast znaleźli się prawnicy strony solidarnościowej, którzy przeprowadzili to. Profesor Zoll i inni uznali, da się to zrobić, można to zrobić, prawda? Profesor Klafkowski nie umiał tego zrobić z ramienia PZPR, ale prawnicy strony solidarnościowej potrafili. Stała się, znaczy już przepraszam, nie jestem pewien, na pewno profesor Zoll był bardzo zaangażowany wtedy w całą tę operację szczęśliwego przejścia przez 4 czerwca, przez nieroztropne głosowanie obywateli, ale nie twierdzę, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, czy to on tę procedurę zmienił w trakcie wyborów. Rzecz niespotykana w żadnym systemie wyborczym, to znaczy w demokratycznym systemie wyborczym, zmiana reguł głosowania w trakcie głosowania, czy między pierwszą a drugą turą. No i cóż, 5 czerwca Bronisław Geremek i Janusz Onyszkiewicz w imieniu Komitetu Obywatelskiego wystąpili z bardzo smutnymi minami, stwierdzając pacta sunt servanda. Ta piękna łacińska formuła, która zapomina o innej, równie pięknej łacińskiej formule rebus sic stantibus. Pacta sunt servanda znaczy oczywiście paktów się dochowuje, w tym przypadku paktów z generałem Kiszczakiem, a nie paktu zawartego przez akt wyborczy z obywatelami, którzy zagłosowali tak, jak zagłosowali. A więc można by właśnie użyć tej drugiej formuły rebus sic stantibus, oznaczającej, no rzeczy tak się zmieniły, prawda, że już ten stary pakt nie może obowiązywać. Po prostu ten stary pakt tylko przy okrągłym stole został unieważniony przez dużo ważniejszy głos społeczeństwa, wyborczy. Nie. Strona obywatelska uznała, być może mając tutaj pewne przesłanki wyrastające z tego wielowiekowego, a umocnionego w czasie II wojny światowej i po niej strachu. Nie możemy być samodzielni. Głos Polaków to za mało. Musimy spojrzeć na to, co powie Moskwa. Musimy spojrzeć na to, co powie w tym przypadku Waszyngton. Bo akurat tak się złożyło, że ogromny nacisk wtedy na Polskę w kierunku dotrzymania umowy okrągłego stołu gwarantującej władzę PZPR-owi wywarł Waszyngton. Prezydent Bush, a konkretnie Departament Stanu. Mówię oczywiście o prezydencie Bushu seniorze. I zlekceważono głos wyborców. Przywrócono układ ten zawarty z stroną komunistyczną, która, czy postkomunistyczną, wszystko jedno jak ją nazwiemy, tutaj słowo komunizm nie ma zasadniczego znaczenia. Ten układ właśnie wciągnął niejako tych, którzy zachowali się tak, jak się zachowali wtedy. Uznali, że ważniejszy jest ten układ przy okrągłym stole niż głosowanie wyborców. Przeciągnął na stronę nowej elity. Nowej elity poszerzonej. Ona była stara, bo oczywiście wywodzi się od tych czasów jeszcze z 1941 i 1944 roku, ale przecież poszerza się o nowych ludzi, takich jak no, doktor wtedy Leszek Balcerowicz, który był też taki staronowy, no bo przecież kilkanaście lat stażu w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i wiele lat bardzo intensywnej pracy intelektualnej w Instytucie Naukowych Podstaw Marksizmu, Leninizmu. No ale potem był niewątpliwie ekonomistą strony opozycyjnej. Czy ludzie, którzy mieli za sobą doświadczenia
prób reformowania komunizmu w latach 60., ale odeszli od tego na stronę pełnej opozycji w latach 70. Można powiedzieć, niezależnie od tego, skąd przychodzili, bo byli także tam katolicy, bardzo aktywnie działający przy kościele, w rozmaitych stowarzyszeniach, organizacjach, których najważniejszym przesłaniem politycznym, poza oczywiście wiernością nauce moralnej Kościoła, było jedno. Tak zwany realizm polityczny, ten, którego manifesty pisali tutaj akurat bardziej może nawet niż w Krakowie, w Tygodniku Powszechnym, też oczywiście zasłużonym dla tej postawy, ale tutaj więź odgrywała szczególną rolę i manifesty realizmu geopolitycznego pisane przez Tadeusza Mazowieckiego i Andrzeja Wielowiejskiego na początku lat 60. Otwarcie na Związek Sowiecki, prawda? Katolicyzm da się pogodzić z podporządkowaniem Związkowi Sowieckiemu. To mówiła, to głosiła więź na początku lat 60. To znów był ten kompleks strachu. Nie możemy narazić Polski na nowy przelew krwi. Zrozumiały kompleks. Ja nie potępiam, tylko stwierdzam, że on się okazał jednak nieracjonalny z punktu widzenia sytuacji w roku 89. Bo w roku 89, co ex post można stwierdzić, na pewno Polsce żadna interwencja nie groziła i na pewno nie było realne żadne zagrożenie wojskowe ze strony reżimu generała Jaruzelskiego, który był w rozsypce całkowitej moralnej po klęsce 4 czerwca. 4 czerwca był naszym wielkim zwycięstwem. Mamy prawo świętować 4 czerwca 89 roku jako wielkie zwycięstwo społeczeństwa polskiego, które zostało nam natychmiast zabrane i musimy to razem pamiętać. Nasze zwycięstwo, nasz głos, który mógł zostać ujawniony dzięki negocjacjom Okrągłego Stołu. Dlatego nie możemy całkowicie odrzucić tej drogi okrągłostołowej. Ona miała sens, ale ten sens został zaprzepaszczony 5 czerwca, kiedy powiedziano nam, że Okrągły Stół służy interesowi strony rządowej, a nie społeczeństwu. I to właśnie niejako przypieczętowane zostało całą manipulacją medialną, która się wtedy dokonuje już za pomocą nowego instrumentu. 8 maja 89 roku uruchomiona została Gazeta Wyborcza. Mając monopol przez ponad 9 miesięcy po stronie opozycyjnej na codzienne informowanie, powiedzmy inaczej, kształtowanie wyobraźni politycznej zwolenników obozu solidarnościowego, bo dopiero na początku roku 90 pojawi się w Krakowie dziennik Czas Krakowski, drugi dziennik, by tak rzec, strony solidarnościowej. Ta, można powiedzieć, historia, w której okazuje się, że ważniejszy jest układ zawarty z przedstawicielami właścicieli PRL niż kontrakt wyborczy zawarty z wyborcami, którzy pofatygowali się do urn wyborczych 4 czerwca, został raz jeszcze symbolicznie przypieczętowany 19 lipca, kiedy w Sejm, a raczej Zgromadzenie Narodowe wybrało generała Jaruzelskiego na prezydenta. Przypomnijmy, że został wybrany jednym głosem. Dzięki 7 głosom nieważnym, zmniejszającym w związku z tym pulę głosów, które się liczyły, oddanych przez 7 posłów katolickich z Andrzejem Wielowiejskim, Wiktorem Kulerskim, Andrzejem Stelmachowskim, Stanisławem Stommą, jednym z głównych ojców, można tak powiedzieć, założycieli tej nowej szkoły realizmu politycznego. I to właśnie katoliccy posłowie zdecydowali faktycznie o tym, że generał Jaruzelski został wybrany na prezydenta. Oczywiście jeszcze raz trzeba podkreślić, że działo się to w warunkach niesłychanego nacisku ambasady amerykańskiej, która tak jakby to była ambasada carska w XVIII wieku wysyłała jasne komunikaty do strony solidarnościowej. Musicie wybrać Jaruzelskiego, nie wolno wam zagrozić pierestrojce przez jakieś tutaj zakłócenia, szumy po stronie polskiej w tym całym kryzysie systemu sowieckiego. W tych warunkach
można, powtarzam, rozumieć, usprawiedliwiać do pewnego stopnia postępowanie przedstawicieli tej elity solidarnościowej, ale jednocześnie trudno nie widzieć w tej decyzji z 19 lipca 1989 roku kolejnego kroku na rzecz, czy w stronę, przepraszam, sukcesu. Sukcesu pomysłu na transformację zgodną z interesami właścicieli PRL. Transformację przez kooptację. Transformację, w której ostatecznym celem nie jest oddanie głosu społeczeństwu, ale odebranie głosu społeczeństwu. Zastąpienie tego głosu decyzją światłych elit, reformatorów. By tę strukturę rządów elit nad masami, niebezpiecznymi masami, utrwalić, mądrzy strategzy ze służb, zarówno cywilnych, jak i wojskowych w szczególności, WSW, które przekształci się w WSI, podejmują próbę zorganizowania polskiej sceny politycznej. Trochę tak, jak był taki ambitny pułkownik ochrony rosyjskiego, można tak powiedzieć, narzędzia policji politycznej na początku, czy na przełomie XIX-XX wieku, Zubatow, który wymyślił, że trzeba mieć swoją partię robotniczą, prawda, policyjną partię robotniczą. Nie skończyło się to dobrze akurat dla caratu, ale pomysł w każdym razie w służbach rosyjskich, a później sowieckich tkwił, że warto mieć swoje partie. I właśnie związany ściśle z tymi służbami pan Wiktor Kubiak, mający obywatelstwo szwedzkie, a mający jednocześnie dużo pieniędzy dzięki pożyczce, jakiej udzielił mu Grzegorz Rzemyk, kluczowa postać, mózg całej operacji FOZ-u, Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Za te skromne pieniądze, 32 miliony dolarów, pomógł stworzyć Kongres Liberalno-Demokratyczny. Partię, która znikąd się wzięła jako partia polskich biznesmenów, prawda? W roku 90, kiedy już następowały kolejne zmiany, kiedy szykowano się już do wolnych wyborów, najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych. Jakby no, to zostało akurat opisane na 18 piętrze hotelu Marriott. Było to miejsce poczęcia Kongresu Liberalno-Demokratycznego właśnie na tym piętrze, które dzierżawił pan Wiktor Kubiak. Jednocześnie dobry patron polskiej kultury, odrodzenia polskiej kultury, bo elity kulturalne też warto mieć ze sobą, a więc twórca, a raczej ten, który sfinansował spektakl Metro i jego sukces ówczesny na początku lat 90. Tak się to robi, tak się to organizuje, elity, prawda, nowe elity, które wzmacniają stare elity. Jednocześnie dokonało się wtedy coś bardzo ważnego w Związku Sowieckim, co też chyba wypada skomentować. Otóż kiedy w Polsce odbywały się wybory, w których wygrał Lech Wałęsa, wybory prezydenckie w końcu 90 roku, kiedy w tych wyborach, no znów jeszcze wydawało się, że wszystko jest możliwe, że społeczeństwo jednak wygrało nad pewnego rodzaju manipulacją i to wygrało w sposób nieprzyjemny, trudny może do zaakceptowania, ale w sposób, który był po prostu werdyktem demokratycznym. Przypomnijmy, że Tadeusz Mazowiecki nie wszedł nawet do drugiej rundy, ponieważ prosty lud wolał Stanisława Tymińskiego od Tadeusza Mazowieckiego. Dla ludzi, którzy wierzyli we własną mądrość, przenikliwość, realizm polityczny i uważali, że niebezpiecznie jest narażać ten realizm na szwank
przez wystawienie go na głosy wyborcze, to był szok, który przekonał ich tym bardziej, że nie należy oddawać głosu temu społeczeństwu. Zapisał to zresztą bardzo ciekawie w swoich wspomnieniach wspomniany już Mikołaj Kozakiewicz, ówczesny marszałek Sejmu, który po przegranych wyborach usłyszał od Tadeusza Mazowieckiego, który obrażony na ich wynik natychmiast złożył rezygnację z urzędu premiera i powiedział, cytuję, ludzie są niewiarygodnie ciemni u nas. Na co Kozakiewicz odpowiedział bardzo sensownie, są zdesperowani, nie ciemni. Bo o to chodziło w tamtych wyborach. Ludzie dlatego wybrali Tymińskiego, nie dlatego, że byli ciemni, ale byli zdesperowani nędzą, beznadzieją, której nie rozjaśniał niczym program lansowany twardo przez premiera Balcerowicza, wicepremiera Balcerowicza, który jasno mówił, że Solidarność zrobiła swoje, Solidarność może odejść. Pracy dla was nie będzie. Bezrobocie sięgające wtedy 3 milionów ludzi to była tragedia i to trzeba pamiętać. Ale w tym samym czasie także w sztandarowym piśmie dawnej opozycji, jej lewicowego nurtu, bardzo dobrym intelektualnym piśmie tego nurtu, Krytyce Podziemnej, jej redaktor naczelny Jan Kaufman napisał po prostu, nie dorośliśmy do demokracji. Lepiej nie robić u nas wyborów, no bo nie dorośliśmy do demokracji, prawda? No ale cóż, stało się, wybory były, więc tym bardziej trzeba było zadbać, żeby w następnych wyborach nie było tak źle, w tych parlamentarnych. Po to między innymi właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, a więc taka partia jak Kongres Liberalno-Demokratyczny, czy też jednocześnie rozbijanie, no, prób budowania bardziej szerokiego frontu, powiedziałbym, opozycji solidarnościowej przeciwko dotychczasowej elicie. Rozdrobnienie tej opozycji, skłócenie wzajemne tej opozycji z udziałem agentury oczywiście dobrze obsadzonej w KPN-ie, w wyborczej akcji Solidarność, wyeliminowanej tylko skutecznie, w większości skutecznie, tak bym powiedział, z Porozumienia Centrum, a to dlatego, że przez swój okres współpracy z Lechem Wałęsą w kancelarii prezydenta Jarosław Kaczyński miał po prostu dostęp do materiałów niejawnych, które mógł wykorzystać właśnie eliminując agenturę z szeregów partii, którą konstruował. Ale to rozbicie dało znać o sobie w wyborach, które odbędą się w końcu 91 roku, gdzie no, powstanie prawdziwa mozaika kilkunastu partii, z których największa, Unia Demokratyczna, uzyska 12% głosów, a kolejne będą miały tam po 10% głosów. Bardzo trudno było z tego złożyć rząd. To był już czas, dodajmy, w którym rozpada się Związek Sowiecki i na miejsce rządów partii w Związku Sowieckim zostają wprowadzone rządy policji politycznej. To się stało 19-21 lipca 1991 roku. Nieudany przewrót w Moskwie. Przewrót w obronie Związku Sowieckiego. Dlaczego on się nie udał? Przecież był przez wiele miesięcy przygotowywany przez ludzi związanych z wojskiem, ze służbami, bo w decydującym momencie ta najważniejsza służba KGB odmówiła poparcia. Dlaczego? No bo KGB pomyślało, a po co my mamy służyć tym, przepraszam za wyrażenie, niekompetentnym ramolom z KPZR, skoro możemy sami rządzić krajem. Możemy sami rządzić krajem, niejawnie. Nikt już nas nie będzie rozliczał, kiedy nie będzie już tej KPZR nad nami. I KGB pozwoliło nie udać się temu puczowi. Myślę, że tu był ważny moment tej lekcji polskiej. W Polsce się wszystko udało. Służbom mniej więcej wszystko się udało. Utrzymała kontrolę przynajmniej do roku 91 nad wydarzeniami w Polsce. Nic złego się przecież nikomu nie stało tutaj z funkcjonariuszy partyjnych, ze zbrodniarzy okresu stanu wojennego czy dużo większych zbrodniarzy okresu stalinowskiego. Nikomu włos z głowy nie spadł. Nikt nie został rozliczony. Obowiązywała filozofia grubej kreski, może chrześcijańska, może humanitarna, ale na pewno dobrze służąca ludziom, także zbrodniarzom starego reżimu. I ta właśnie polska lekcja zaczyna się jednak kruszyć, przełamywać mimo wszystko
W momencie, kiedy po wyborach, pierwszych wolnych wyborach w końcu 1991 roku, nawet w tak rozdrobnionym parlamencie, jaki się z tych wyborów wyłonił, dzięki sprytowi politycznemu Jarosława Kaczyńskiego udało się sklecić koalicję, która dała większość kandydaturze naprawdę pierwszego niezależnego premiera Polski, Jana Olszewskiego. Od razu się jednakże okazało, że ten rząd nie ma prawa przetrwać, zakłócając no jakby cały ten schemat rządów wybranej i poszerzonej przez kooptację elity nad ciemnym społeczeństwem. Przypomnijmy po pierwsze, że w tym rządzie byli agenci, jak się później okazało, ponieważ wynikało to z jego partyjnej struktury, nad którą ani premier, ani konstruktor tego rządu Jarosław Kaczyński zapanować nie mogli. Po drugie, otwarty zewnętrzny atak przypuszczony został na ten rząd ze strony służb, a to w momencie, kiedy minister obrony narodowej Jan Parys przeniósł właściwie jeszcze 31 grudnia, a więc w 8 dniu swojego urzędowania wiceadmirała Piotra Kołodziejczyka w stan spoczynku. To była bardzo ważna postać związana ze służbami Starego Układu, a kiedy jeszcze później, 1 kwietnia 1992 roku, Jan Olszewski odwołał szefa WSI, kontradmirała Czesława Wawrzyniaka, wiadomo było, że jest to wojna z wojskowymi służbami, które nie były rozwiązane, to wciąż były te PRL-owskie najsilniejsze, najbardziej zbrodnicze służby i one nie mogły darować tej formalnej zniewagi. Prezydent Wałęsa wysyła wtedy jako swojego emisariusza Mieczysława Wachowskiego na spotkanie z dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego, generałem Tadeuszem Wileckim. W razie czego zrobimy wojskowy zamach stanu, usuniemy Olszewskiego, prawda, jakby czasem nie dało się go obalić demokratycznie, w cudzysłowie demokratycznie, czyli w Sejmie. Ta ostra konfrontacja z siłami wojskowymi starego reżimu, z wojskowymi służbami starego reżimu, wymusiła niejako na premierze Olszewskim podanie do dymisji ministra Parysa w kwietniu 1992 roku. Ale złożenie na ołtarzu jakiegoś uspokojenia tej pojedynczej ofiary nie mogło i tak zahamować konfliktu szerszego. Ten konflikt decydujący rozegrał się oczywiście w maju, kiedy chodziło już o szersze znaczenie Polski, nie tylko wewnętrzne. Był to moment, kiedy decydowało się, jaka będzie polityka Polski. 18 maja przyjechał do Polski prezydent Ukrainy Krawczuk i wtedy rysowała się, była dyskutowana poważnie taka wizja, no powiedziałbym, zabezpieczenia strategicznego bezpieczeństwa Polski przez sojusz z Ukrainą jako państwem nuklearnym. Ukraina była państwem nuklearnym wtedy jeszcze, za chwilę przestanie być, w zamian za gwarancje zachodnie dla swoich granic. Ile są te gwarancje warte, no przekonała się Ukraina w 2013 roku. Ale wtedy rozważano to, no a może byśmy tak przez tę oś Warszawa-Kijów, która będzie osią nuklearną, no niejako wywalczyli znowu suwerenność obszaru Międzymorza. Ale Lech Wałęsa jedzie tuż po wizycie, dosłownie na drugi dzień po wizycie prezydenta Krawczuka, jedzie do Moskwy na spotkanie z Borysem Jelcynem i tam negocjuje bardzo spóźnione już ostateczne wycofanie wojsk sowieckich, teraz rosyjskich z Polski i negocjuje między innymi to, co podsunęła mu strona sowiecka, a mianowicie te mieszane spółki na terenie baz postsowieckich, przeciwko czemu protestuje rząd Olszewskiego i zmusza Wałęsę do wycofania się z tego naruszającego suwerenność punktu. Wałęsa jest wściekły i natychmiast po powrocie 26 maja oficjalnie ogłasza, że cofa swoje poparcie dla rządu Olszewskiego i będzie dążył do jego likwidacji. I 28 maja, w tym samym dniu, kiedy Janusz Korwin-Mikke zgłasza projekt uchwały w sprawie lustracji, a bezpośrednim do tego powodem stało się dwa dni wcześniej ogłoszone przez Krzysztofa Wyszkowskiego zapytanie o agenturalną przeszłość, uwikłanie ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego.
No więc stąd jakby potrzeba wyjaśnienia, no czy nasz minister spraw zagranicznych był agentem, czy nie. I czy dobrze jest mieć ministra spraw zagranicznych, który był agentem, prawda? Można go szantażować tym. Ten bezpośredni powód uruchomił całą procedurę lustracyjną, zgodnie z którą, z przyjętą uchwałą wtedy 28 maja, do 6 czerwca minister spraw wewnętrznych, czyli Antoni Macierewicz, miał przedstawić listę agentów na wyższych stanowiskach rządowych, a więc ministrów, posłów, senatorów, a także wojewodów. Zaś w ciągu dwóch kolejnych miesięcy miał przedstawić również listę agentów wśród sędziów i prokuratorów. To już mogłoby naprawdę doprowadzić do poważnych zmian w polskim sądownictwie. Dlatego 4 czerwca już uruchomiona została procedura odwołania, zgłoszona wcześniej przez grupę 65 posłów na czele z Janem Marią Rokitą z Unii Demokratycznej. To była grupa składająca się z posłów Unii Demokratycznej i KLD, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, która zażądała głosowania wotum nieufności wobec rządu Jana Olszewskiego. I dalej wydarzenia potoczyły się tak, jak Państwo je znacie zapewne z filmu Nocna Zmiana, z tego co stało się w nocy z 4 na 5 czerwca, kiedy premier Olszewski wygłosił swoje słynne exposé, które streścić można jednym zdaniem. Wolnym narodem nie mogą rządzić ludzie zniewoleni. Po to była ta lustracja. Ta lustracja przybrała formę dwóch list, jednej dostarczonej wszystkim posłom, drugiej dostarczonej marszałkowi Sejmu, prezydentowi, marszałkowi Senatu i przewodniczącemu Trybunału Konstytucyjnego. Ta pierwsza zawierała listę 64 nazwisk ministrów, ministrów kancelarii prezydenta, wiceministrów, posłów i senatorów. Ta druga zawierała dwa nazwiska, czyli prezydenta Wałęsy i marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego. I zaznaczone było, że jest to lista nie agentów, ale tych, którzy mają odpowiednie zapisy w kartotekach archiwalnych urzędu kontynuującego niejako tę archiwalną spuściznę SB. Rząd został obalony, jak Państwo wiecie, znacie Państwo nazwiska ujawnionych wtedy agentów, nie będę ich może tutaj przytaczał. Państwo doskonale zapewne je możecie przypomnieć sobie. Ja tylko zwrócę uwagę na pewien mechanizm rozprawy z rządem Jana Olszewskiego. Wystąpienie Lecha Wałęsy 11 czerwca. Na spotkaniu z przedstawicielami Solidarności, Lech Wałęsa. Panie dawny ministrze, to jest do Antoniego Macierewicza, jeszcze parę asów mam w rękawie. Jak te asy pokażę, to pan jesteś w szpitalu. Prawda? To taka uwaga, co możemy jeszcze zrobić. Ten sam Lech Wałęsa, warto pamiętać, 4 czerwca ogłosił komunikat dla papu, który następnie po kilku godzinach wycofał. A ten komunikat mówił, cytuję, w grudniu 70 roku podpisałem 3 albo 4 dokumenty. Podpisałbym wtedy wszystko oprócz zgody na zdradę Boga i ojczyzny, by wyjść i znów walczyć. Czyli krótko mówiąc, Lech Wałęsa przyznał się do podpisania deklaracji współpracy w grudniu 70 roku, ale po kilku godzinach, kiedy zorientował się, że można skutecznie obalić rząd Olszewskiego, wycofał tę deklarację. Ale nie da się tego tak całkiem łatwo wycofać z kart historii. Drugi element, na który chciałem zwrócić uwagę, to pojęcie faktu prasowego. Ono wtedy się narodziło. Bronisław Geremek, jeden z głównych twórców koalicji antylustracyjnej, kolportował taką pogłoskę, powtarzaną zresztą także przez innych, mniej poważnych, mniej poważanych przedstawicieli świata polityki, że Jan Olszewski przygotowywał zamach stanu razem z Antonim Macierewiczem przy pomocy jednostek nadwiślańskich MSW. Powołano specjalną komisję, która zajęła się wyjaśnianiem tego rzekomego zamachu stanu i ona orzekła w październiku 1992 roku, że oczywiście żadnych przygotowań do zamachu stanu nie było.
i poproszony o skomentowanie tego, profesor Bronisław Geremek powiedział, że to był fakt prasowy i to się liczy. Czyli dziś możemy ogłosić cokolwiek w prasie, potem okaże się to kłamstwem, ale zadziała i o to chodzi, prawda? Zostaje w pamięci. Olszewski szykował zamach stanu, chociaż było w istocie dokładnie odwrotnie. Fakt prasowy i ochrona, powiedziałbym, przed lustracją już nie polityków, bo część polityków została jednak wtedy ujawniona, ich uwikłanie. Między innymi Michał Boni, Andrzej Olechowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Krzysztof Skubiszewski. Ale wydaje mi się, że najważniejszym czynnikiem, o którym często zapominamy, wspominając 4 czerwca 92, który przyspieszył koniec rządu Jana Olszewskiego, było to, co miało stać się 2 miesiące później zgodnie z uchwałą lustracyjną. Lustracja sędziów i prokuratorów. To by zmieniło zasadniczo kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale nie zmieniło. I Trybunał Konstytucyjny w 92 roku orzekł, oczywiście, że uchwała lustracyjna była niekonstytucyjna, że było to niezgodne z prawem. A więc fakt prasowy i Trybunał Konstytucyjny jako dwa narzędzia, powiedziałbym, walki z tym, co można by określić jako próbę zmiany polskiego ustroju politycznego, zmiany na ustrój demokratyczny. Pozwolę sobie zakończyć ten przegląd cytatem z rozmowy, którą miałem okazję przeprowadzić 3 lata po 92, po 4 czerwca 92 roku z premierem Janem Olszewskim, ponieważ wydaje mi się, że odpowiedź, jakiej udzielił wtedy Jan Olszewski, doskonale odzwierciedla nie tylko problemy tamtego czasu, ale i sytuację roku 2019, sytuację, w której możemy spojrzeć z radością na to, że uszliśmy spory kawałek drogi od 4 czerwca 92. Posłuchajcie Państwo na sam koniec. Kończąc swoje urzędowanie, sformułował Pan Premier dramatyczne pytanie, czyja jest Polska? Czy dzisiaj mógłby Pan odpowiedzieć na to pytanie, odnosząc się do powszechnych wyobrażeń w tej kwestii? I odpowiedź Jana Olszewskiego. Stawiając to pytanie 4 czerwca, precyzowałem bardzo wyraźnie, że konserwowaniu ulega alternatywa, której jednym członem jest dawna nomenklatura PRL-owska, grupa rządząca PRL-em, właściciele Polski Ludowej, a z drugiej strony reszta społeczeństwa. Dzisiaj z perspektywy tych 3 lat, które nas dzielą od tego momentu, tę alternatywę nieco bym zmodyfikował. Otóż po jednej stronie jest po prostu cała elita okrągłego stołu. To już jest nie tylko elita czysto nomenklaturowa, dawni czerwoni. To jest po części także włączona w ten układ nowa nomenklatura. Interesy obu składników nomenklatury są wspólne, coraz bardziej na tle procesu transformacji gospodarczej. Zazębiają się poprzez wspólne samouwłaszczenie majątkiem państwowym. W tej chwili to bardzo wyraźnie widać. Pewne linie w polityce gospodarczej są zbieżne i to coraz bardziej między przedstawicielami SLD, przedstawicielami UW, nomenklaturową grupą PSL. Spójrzmy na urzeczywistnienie tej koalicji w koalicji europejskiej. To jest koalicja przecież SLD, UW i PSL. Miller, Cimoszewicz, Tusk, Komorowski, Kosiniak-Kamysz to są liderzy tej koalicji. Wracam do cytatu z Jana Olszewskiego, a także ludźmi z zaplecza prezydenta, oczywiście prezydenta Wałęsy. I to jest jeden szeroki człon wspomnianej alternatywy. Drugi tworzy reszta polskiego społeczeństwa, która jest spychana w tej chwili na margines nie tylko polityczny, ale nawet społeczny i ekonomiczny. Gdyby to miało trwać i ukształtować sytuację w Polsce na tych następnych kilka lat, to po prostu grozi utrwaleniem się takiego układu społecznego, w którym z jednej strony będziemy mieli bardzo wyodrębnioną elitę, 10, może 20% społeczeństwa, uwłaszczoną państwowym majątkiem i resztę społeczeństwa zbiedniałą, zepchniętą na margines, zdegradowaną nawet kulturowo i cywilizacyjnie. Politycznym odpowiednikiem takiego stanu społeczeństwa nie może być na dłuższą metę system demokratyczny. Oczywista będzie wtedy konieczność zmodyfikowania go przez powrót do jakiejś formy rządu autorytarnego. Będzie to układ państwa w znacznej mierze policyjnego, ale już innego typu. Będzie to niewątpliwie nowa formuła mieszcząca się między formułą demokracji kierowanej typu azjatyckiego,
a po prostu zwyczajną, jawną dyktaturą czy półdyktaturą przykrytą pozorami systemu demokratycznego typu latynoskiego. Konsekwencje obecnego układu władzy w kraju rzutować będą także na miejsce Polski w szerszym planie międzynarodowym, na jej miejsce w układzie europejskim. Gdyby ten system miał się utrwalić, to zamknąłby nam drogę do Europy Zachodniej, do Unii Europejskiej, do obozu demokracji zachodnich, do struktur Paktu Północnoatlantyckiego, spychając nas automatycznie w nowy, w tej chwili tworzący się blok nowego typu, związany z nową formą rosyjskiego imperium. Koniec cytatu i krótki komentarz. W tej ostatniej części Jan Olszewski się mylił, ponieważ ten system niedemokratycznego liberalizmu, u nas uzupełniony aspektem policyjnym, nieobecnym na zachodzie Europy, ale w tendencji dokładnie taki sam, to znaczy oświecona, bogatsza mniejszość ma rządzić bierną, pozbawioną praw i degradowaną społecznie i kulturowo nawet większością, przecież jest istotą systemu we Francji, przecież jest istotą systemu w Hiszpanii, jest istotą systemu do niedawna we Włoszech i w wielu innych krajach Europy Zachodniej i jest istotą systemu brukselskiej biurokracji, brukselskiej elity. Tu więc się mylił Jan Olszewski, sądząc, że jest jakieś napięcie między tym modelem realizowanym w Polsce przez ową elitę pookrągłostołową, a wzorcami zachodnioeuropejskimi współczesnymi. Niestety nie ma tego napięcia, przeciwnie, jest tutaj między nimi synergia. Ale wracam teraz do zdania, którym wprowadzałem ten ostatni cytat z Jana Olszewskiego. Otóż widać, że odwołanie do polskiego społeczeństwa, umiejętność zbudowania siły politycznej, która byłaby jego reprezentacją, a nie reprezentacją wschodu lub zachodu w Polsce, tylko reprezentacją polskiego społeczeństwa, sprawiła przez ostatnich kilkanaście lat, że udało się ten scenariusz przełamać. Mimo protestów z zachodu, mimo tego, co stało się 10 kwietnia 2010 roku i mimo całej siły, niewątpliwej siły budowanej od 1941 roku elity, która miała nami rządzić na zawsze, odradzając się w kolejnych generacjach i poszerzając pochętnych do udziału w niej. Ten właśnie moment przełomu świętujemy 4 czerwca. 4 czerwca zaczęła się droga, która prowadzi nas rzeczywiście do wolności. Do wolności, której dziś jesteśmy blisko, a którą właściwie powinniśmy się dzisiaj cieszyć i powinniśmy obronić w wyborach październikowych. Dziękuję Państwu bardzo.